Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj postanowiłam nagrać 20 faktów o mnie, ponieważ chciałam, żebyście mogli mnie troszkę lepiej poznać i może spodobał wam się ten filmik, więc zapraszam was do oglądania. Uwielbiam język francuski. Uczę się go już od 5 lat, już albo nie już, i bardzo, bardzo go lubię. Chciałabym kiedyś wyjechać do Francji, to jest jedno z moich największych marzeń. I to już nie musi być naprawdę Paryż, to może być każde małe miasteczko we Francji. Po prostu bardzo lubię kulturę francuską, bardzo lubię ten język, bardzo podobały mi się te wszystkie budynki. Naprawdę chciałabym tam kiedyś pojechać. Nie gram na żadnym instrumencie, ale bardzo, bardzo chciałabym się nauczyć gry na gitarze, która stoi właśnie tam. Czeka, aż ją kiedyś użyję. Kiedyś wprawdzie się uczyłam gry na gitarze, ale przestałam i znowu zapomniałam. Ale może kiedyś znowu się za to zabiorę, bo ogółem jestem bardzo nieśmiałą osobą. Nie wiem, czy to możecie zauważyć przez filmiki, nie mam pojęcia. Na pewno na początku, kiedy założyłam mój kanał, wtedy na pewno nie byłam tak bardzo otwarta, jak jestem teraz, ale naprawdę kiedy poznaję nowych ludzi, jestem najbardziej nieśmiała. Potem może troszkę się otwieram, no ale ogółem jestem nieśmiałą osobą. Chciałabym kiedyś zamieszkać w Londynie i nie wiem, czy to się stanie, nie wiem, kiedy to się stanie, ale bardzo, bardzo chciałabym tam zamieszkać. Bardzo lubię tą londyńską atmosferę. Te tłumy ludzi to tak naprawdę mi się bardzo podoba. Innym może się nie tak bardzo podobać, bo może nie lubią właśnie tłumów ludzi, tyle samochodów, ale mi się to bardzo naprawdę podoba. To jest takie życie, o którym nawet marzę i chciałabym bardzo tam zamieszkać. Uwielbiam tą architekturę, to miejsce jest naprawdę wspaniałe. Za każdym razem, kiedy tam jadę, to zakochuję się w tym mieście jeszcze bardziej. Uwielbiam oglądać filmy, naprawdę. Mogłabym to robić codziennie, non-stop, no ale są także inne obowiązki i niestety nie mogę ich oglądać non-stop codziennie, ale parę moich ulubionych to na przykład Mój przyjaciel Hachiko, Hit, to są takie filmy, które bardzo uwielbiam oglądać. Ogólnie uwielbiam oglądać większość gatunków filmów, ale najbardziej lubię oglądać takie, wiecie, romanse, może komedie. Takie filmy, które sprawiają, że płaczę, czasami ze smutku, czasami ze szczęścia, ale wiecie, ogólnie filmy to jest moja rzecz. Bardzo, bardzo lubię czytać książki, ale rzecz w tym, że bardzo trudno jest mi się za to zabrać. Tu w sumie nie chodzi też o to, że ja nie mam czasu, po prostu żeby przeczytać książkę, to ja muszę się mentalnie na to przygotować, bo kiedy czytam książkę, to ja muszę wszystko zostawić. Nie mogę oglądać telewizji, nie mogę siedzieć na laptopie, nie mogę siedzieć na telefonie, nie mogę nic słuchać. To musi być po prostu cisza. Ja muszę sobie siedzieć, skupić się tylko na książce i to naprawdę lubię czytać książki i to jest coś, co zabiera mnie w inny świat. Naprawdę uwielbiam to uczucie, kiedy przywiązuję się do bohaterów w książce i tak jakby żyję ich życiem. To jest naprawdę wspaniałe. Kocham oglądać seriale, to na pewno nie jest żadną tajemnicą. Z ręką na sercu na pewno mogę polecić Pamiętniki wampirów. Jovita to moje drugie imię i szczerze go nie lubię. The Neighborhood to mój ulubiony zespół i on przyciągnął mnie do siebie na pewno tą muzyką, która nie jest bardzo spotykana w tych czasach. Uwielbiam wszystkie ich piosenki, mogę słuchać ich non-stop. Za każdym razem, kiedy jestem na przykład smutna czy po prostu wkurzona, to ich piosenki naprawdę mnie uspokajają i bardzo uwielbiam ten zespół. I mały fakt, idę na ich koncert w październiku do Londynu i nie mogę się naprawdę doczekać, będzie wspaniale. Absolutnie nienawidzę horrorów, bardzo się ich boję. Jestem chyba najbardziej strachliwą osobą, jeżeli chodzi o oglądanie strasznych filmów. Ale jeżeli jest taka okazja, żeby obejrzeć jakiś horror, to po prostu go oglądam. Gdzie tu logika? W szkole zamiast Kasia mówią na mnie Kasia i szczerze przyzwyczajam się do tego, ponieważ za każdym razem, kiedy ich poprawiam, to oni tak mówią to samo. Kasia, Kasia, Kasia. I już psychicznie nie mam siły ich poprawiać. Był taki okres w moim życiu, kiedy układałam sobie scenariusz filmu na podstawie mojego życia. To wyglądało tak, że po prostu chodziłam do szkoły i w mojej głowie wymyślałam sobie rzeczy takie jak: Kasia idzie do szkoły, spotyka takiego chłopaka i oj, nieważne, to jest coś takiego, czego nie mogę zrozumieć. A to już niestety przeminęło, niestety, ponieważ to było nawet fajne doświadczenie. To nie było coś, co robiłam, nie wiem, tak
co, to nie było coś, co robiłam, ponieważ chciałam, to było coś takiego, co po prostu mi się robiło w głowie. A teraz już tak nie mam. Niestety. Darzę zwierzęta wielką sympatią, naprawdę uwielbiam zwierzęta. Tą miłość do zwierząt chyba odziedziczyłam po mojej mamie, bo ona też bardzo lubi zwierzęta. Naprawdę uwielbiam wszystkie zwierzęta, oprócz pająków. Lubię rozmawiać ze zwierzętami. Najczęściej rozmawiam ze swoim psem. Są to takie rozmowy naprawdę różne. Mogę z nim rozmawiać o jedzeniu, o tym, co się dzieje w moim życiu, jak tam w szkole. Pewnie teraz uważacie mnie za największą dziwaczkę na świecie. Moje sny są czasami tak przerażające, że budzę się i jestem szczęśliwa, że żyję. Wtedy naprawdę jestem wdzięczna, że żyję tak jak żyję i że to, co było w moim śnie, nie jest prawdziwe. Dla niektórych może to się wydawać śmieszne, ale ja naprawdę miałam takie sny, które dały mi takiego kopa w tyłek, żeby być wdzięcznym za to, co mam, że naprawdę... Płaczę prawie na każdym filmie, a najlepsze jest to, że film nie musi być smutny. Ja głównie płaczę dlatego, ponieważ film się skończył i się do niego tak przywiązałam, że nie chcę, żeby się kończył. Albo po prostu mój mózg próbuje znaleźć coś smutnego w tym filmie, żebym się rozpłakała, co w ogóle nie ma sensu. Cierpię na arachnofobię, czyli najzwyklej w świecie mam lęk przed pająkami i to chyba też odziedziczyłam po mamie, bo ona też się bardzo boi pająków. Ale nie wiem, bo pająki to są po prostu takie stworzenia, których się bardzo, bardzo boję. A w Anglii są takie pająki, że sobie tego nie wyobrażacie. Pająki mogą być tego rozmiaru. Nie są takie oczywiście włochate pająki, jakieś egzotyczne, ale są to pająki z takimi długimi nogami, że można umrzeć ze strachu. Uwielbiam robić zakupy. Wiem, że jest dużo ludzi, którzy nie lubią, ale takie zakupy oczywiście ubraniowe ja uwielbiam, uwielbiam robić. Nie wiem, to jest coś takiego, co sprawia mi wielką frajdę, wielką radość i mogę to robić codziennie. Czasami, czytaj często, marzę o takiej maszynie, która zabrałaby mnie w przyszłość, żebym po prostu zobaczyła, jaką osobą byłam kiedyś, jak bardzo się zmieniłam i żeby po prostu zmienić niektóre decyzje, które podjęłam w przeszłości. Nie mam pojęcia, kim chcę zostać w przyszłości. Kiedyś miałam pewność, że zostanę weterynarzem. Niestety to się szybko zmieniło i już nie chcę zostać weterynarzem. Chcę być kimś innym. Najlepsze jest to, że nie wiem kim. Mam dużo pomysłów. Mogę robić coś związanego z modą, z projektowaniem, może z językami, z plastyką. To jest naprawdę dużo rzeczy, których nie mogę razem połączyć, więc... Taka praca, która miałaby w sobie języki obce, plastykę oraz projektowanie, raczej nie istnieje, więc mam mały problem, ale jeszcze mam dużo czasu, żeby się namyśleć i na pewno jakoś dojdę do tego, kim chcę być w przyszłości. A więc to było wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że te 20 faktów o mnie Wam się spodobały. Nie zapomnijcie w komentarzach napisać chociaż jednego faktu o Was, bo ja też chcę się czegoś o Was dowiedzieć. A więc jeżeli filmik Wam się spodobał, to dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a ja będę widzieć się z Wami następnym razem. Pa, pa!